powody, żeby obejrzeć Hunter x Hunter. Zacznijmy od tego, że sama seria Hunter x Hunter jest bardzo dobra i wynosi się ponad typowe bitewne anime. Teraz podam wszystkie najważniejsze punkty, dla których warto zapoznać się z tą produkcją. Pierwszym powodem jest producent owej serii, czyli studio Madhouse, które jest odpowiedzialne za takie perełki jak Death Note, One Punch Man czy Overlord. Animacja i grafika Huntera również wypada znakomicie, szczególnie w sagach Yorknowa i Mrówek Chimerzych. Świetnie zaprojektowane postacie, zwłaszcza antagoniści, ale protagoniści również są ciekawi, a ich motywy są logiczne, zrozumiałe i można się z nimi utożsamiać. W przeciwieństwie do takiego Deku, co by tylko wszystkich wokół ratował. A Gon, no cóż, zyskał nieprzewidziany rozwój postaci. Logiczne i kreatywne wyjścia z sytuacji nietworzące lub fabularnych, jak na przykład wcześniej miniony motyw z Gonem, w zwykłej serii do pokonania przeciwnika protagonista dostałby power-upa znikąd, a wszystko by się szczęśliwie zakończyło. Oczywiście więcej już nic nie powiem, bo byłby to spoiler. Taktyczne i angażujące oglądacza pojedynki będące również świetnym widowiskiem, jak na przykład walka prezesa Stowarzyszenia Łowców z Mrówczym Królem, albo sama inwazja na pałac, która była serią nieustannych pojedynków. Chociaż ekspozycja może być dla niektórych męcząca, to nadaje starciom większego wymiaru, a dynamiczne walki w całości i tak można potem obejrzeć w AMV będą miały jeszcze lepszy wymiar. Głębokie motywy o ludzkiej psychice, jak na przykład egzystencjonalne podejście Meruema, Hisoki i jego nieustanny apetyt na pojedynek z wymagającym przeciwnikiem. Albo idealizm Pofa, tchórzostwo Shota, sadyzm Pitou, współczucie Knakla, egoizm Gona, altruizm Killui i można by tak dalej wymieniać. Psychologia postaci ma w tej serii duże znaczenie. Ale co jest tym najważniejszym powodem, dla którego uważam tą produkcję za tak wybitną? Uwaga! Tonen, czyli system bitewny tego anime. Tak jak w My Hero Academy, system bitewny jest niszowy, czyli autor ma całkowity wpływ na to, jaka postać ma jaką umiejętność i z góry wie, jaka jest silniejsza. Tak jak w Avatarze, system bitewnym są na przykład żywioły, pokemony, mają typy, Naruto, ninjutsu, Dragon Ball, wielkie lasery itd. To żaden z tych systemów nie jest nawet bliski w najmniejszym procencie do fenomenu, który jest Nen. Aby opisać w całości czym jest Nen, potrzebowałbym osobnego odcinka, ale powiem, że jest to moc odzwierciedlająca osobowość użytkownika. Jest 6 kategorii Nenu, do której możesz przynależeć: wzmacniacz, transformator, manipulator, iluzjonista, emiter i specjalista. Każda z kategorii posiada inny zestaw cech pozwalających na używanie Nenu w odpowiedni sposób. Oczywiście w Nenie można się szkolić i trenować, a co ciekawe, można wymyślać własne umiejętności w zasadach Nenu, co czyni ten system twoją wyobraźnią. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.